szukasz spokojnego miejsca? A tak w ogóle, jestem Coil. Czy to jest miejsce modłów? To kaplica świętego płomienia. Oaza spokoju w brutalnym miejscu bezprawia. I jesteś tu, by się modlić? Tak, modlę się, aby to wszystko się skończyło. I o to, aby mógł znów stać się myśliwym. Wiesz, gdzie mogę zdobyć skóry? Skóry? W mieście ciężko jest dostać cokolwiek. Ale słyszałem, że Baxter wymienia mięso na skóry. Właśnie po to tu jestem. Czy masz skóry? Mam jeszcze jedną. Możesz ją wziąć. Dzięki. Jak mogę zdobyć więcej? Nie mam pojęcia. Paweł może coś wiedzieć. On też jest... był myśliwym. W dobrych czasach nigdy nie brakowało nam skór. Opowiedz mi o płomieniu. Jestem myśliwym. Nie wiem za wiele o świętościach. Opowiedz mi, co wiesz. Płomień chroni nas wszystkich, rozumiesz? Chroni naszą wyspę. To z niego magowie czerpią swoją moc. Powiadają, że bułki płonie. Nie gaśnie nadzieja. Oto mikstura dla ciebie z pozdrowieniami od Belszura. O, dziękuję. Zakon stara się nas zaopatrywać. Czasami łatwo o tym zapomnieć. Jesteś myśliwym? Jestem, a przynajmniej byłem. Co się stało? Stąd wyłoniły się świątynie. Z powodu stworów nikomu nie pozwala się opuszczać miasta. A twój łuk? Zostawiłem go u Kostara, co pozwoliło mi się żywić przez tydzień. A pomyśleć, że kiedyś z jego pomocą mogłem zaopatrywać całe miasto. Oto złoto Kostara. Och, świetnie. Zobaczmy. 150 dla mnie, reszta dla ciebie. Powiem Skordo, że dobrze się spisałeś. Opowiedz mi o Skordo. Tak naprawdę nie powinienem był wymieniać jego imienia. Lepiej nie zadawać zbyt wielu pytań. To oznacza, że jest człowiekiem Dona. Gdzie mogę znaleźć go? Spryciarz z ciebie. Nie możesz go znaleźć. Ukrywa się. Sam cię znajdzie, gdy nadejdzie odpowiednia chwila. Już ani słowa o nim, ani ty, ani ja nie znamy tego imienia, kapujesz? Co teraz zrobimy? Jeśli chcesz kolejne zadanie, to spróbuj odebrać dług od Josha. Nie będzie tego za wiele. Nie będzie tego za wiele, ale musisz wziąć ile zdołasz. Poza tym, nadstawiaj uszu, może trafić się jakaś okazja. Czego możesz mnie nauczyć? Dotrzymuję słowa. Więc pilnujesz krów, tak? Ta, muszę je też karmić i doić. Berta jest naszą najlepszą krową, prawda, kochana? Daje dużo mleka, nie dorówna jej żadna krowa na tej wyspie. Prawdziwa krowia piękność. Nic dziwnego, że Konrad każe mi jej pilnować. Widzę, że jesteś z niej bardzo dumny. Belszur chciał, żebym dał ci tę miksturę leczenia. O, dziękuję. My, uchodźcy, musimy sobie pomagać, co nie? Rolnik Arno potrzebuje ciepłego łóżka dla swojej chorej żony Marty. Oboje mieszkają na ulicy. Wiem, znajduję się w naprawdę złej sytuacji. Potrzebuję jakiegoś miejsca dla tych najcięższych przypadków. Gdybym tylko wiedział, gdzie możemy umieścić żonę Arno. Mógłbyś poszukać dla nich jakiegoś schronienia? Może Kostar pomoże nam ich zakwaterować? Mogę zapytać? Zaniosłem mikstury leczenia wszystkim ludziom z listy. Stokrotne dzięki. Niech święty płomień cię chroni. Myślę, że nadaje się na nowicjusza. Masz moje błogosławieństwo. Powiem Carlosowi, że świetnie się spisałeś. Wezwie cię do siebie, gdy będzie miał czas. Wykonuj zadania, które ci zleci. Jeśli uda ci się go przekonać o swoim oddaniu, zabierze cię do klasztoru, gdzie będziesz mógł rozpocząć naukę magii. Da ci również przypustkę, gdybyś weszedł za mury miasta bez jego zezwolenia, zostałbyś od razu aresztowany przez wojowników zakonu. Rozumiem, czy jest coś jeszcze, co mógłbym dla ciebie zrobić? Na razie nic, może potem. Zastępuję Delgado. Och, to dobrze, napij się piwa na koszt firmy. Z przyjemnością. Proszę, coś jeszcze? Chciałem zabrać złoto, złoto, które dawałeś Delgado. Och, więc o to chodzi, jeśli na... Jakie to? Oczywiście swoje złoto. 100 sztuk złota jak zawsze. Oczywiście nie mogłeś tego wiedzieć, ale ja i Delgado mieliśmy umowę. Wyczuwam jakieś ale. Cóż, spłacałem dług w naturze, że się tak wyrażę. Mów dalej. Nastawiałem uszu i umówiłem Delgado, gdzie można zdobyć pewne rzeczy. W zamian nie musiałem płacić. Stawiałem mu też darmowe trunki. Poufne informacje i darmowe piwo brzmią całkiem nieźle. Nie, to również pasuje. W tej chwili interesy kiepsko się kręcą i ciężko jest zdobyć złoto. Oto twoje piwo. Znalazłem twojego szpiega, to Doyle. Co za idiota!
Spodziewałem się czegoś więcej. Doyle zniknął. Mam nadzieję, że na zawsze. Co z nim zrobiłeś? Naprawdę chcesz wiedzieć? Nie, załatwiłeś z nim sprawę i to mi wystarczy. Zapomnijmy o nim i porozmawiajmy o interesach. Wygląda na to, że uratowałem ci skórę. Prawda. Zaraz tu znikam. Więc jak zamierzasz mi się odwdzięczyć? Skordo wie, że mi pomogłeś. To wystarczająca nagroda. Mogę też nauczyć cię paru sztuczek. Jeśli chcesz się nauczyć, jak się skradać albo otwierać zamek kawałkiem drutu, to dobrze trafiłeś. A jeśli potrzebne ci wytrychy, też mogę załatwić. Kim jest Skordo? Dobra, powiem ci. Jest głównym człowiekiem Dona w mieście. Nie martw się. Wasze ścieżki się niedługo skrzyżują. Znasz mnie. To mała wyspa. Jesteśmy przyzwyczajeni do uchodźców, ale oni wciąż się wyróżniają. Pytanie tylko. Czy jesteś szpiegiem Dona Estebana? Kimś, kto chce się przyłączyć do Zakonu Płomienia? Albo jeszcze kimś innym? Więc, może mi powiedz, czego chcesz w tym mieście? Nie mieszam się, nie stanąłem po żadnej ze stron. Cóż. Naprawdę, wytłumaczę ci, jak wygląda to tutaj. W tym mieście rządzi prawo Inkwizytora Mendozy. A ja pilnuję, żeby go przestrzegano. Każdy przestępca i chuligan łamiący prawo zostanie ukarany. Ci, którzy wspomagają obywatelską sprawę i pomagają utrzymać pokój, zostaną wynagrodzeni. Jak mogę ci pomóc? Potrzebuję lojalnych ludzi, którzy pomogą utrzymać prawo w tym mieście. Pracujemy na rzecz porządku dla wspólnego dobra, ale są kryminaliści, bandyci, którzy chcą zniszczyć to, co osiągnęliśmy. Pomogę ci utrzymać prawo w tym mieście. Dobrze, w takim razie wyplej bandytów. Znać na ulicach mojego miasta tych, którzy nie pasują do planów zakonu, którzy nie dążą do wspólnego dobra. Dopilnij, żeby już więcej nie sprawiali kłopotów. Moi strażnicy ci pomogą. Jeśli chcesz dołączyć do zakonu, wykonuj swoje obowiązki, a ja dopilnuję, żebyś awansował. Jaka jest twoja rola w tym mieście? Bronić go, utrzymywać porządek, chronić w imieniu zakonu jego mieszkańców. To mój obowiązek wobec miasta. Moją powinnością wobec zakonu i ludzkości jest dopilnować, aby wszystkie znalezione artefakty trafiły do klasztoru. Świątynie, które wyrosły z podziemi, pełne są artefaktów i każdy złodziejaszek na tej wyspie stara się je ukraść. Inkwizytor zarządził, aby wszystkie artefakty trafiły do klasztoru. Ludzie myślą, że chcę ich dla pieniędzy, ale ja czuję, że on widzi więź między artefaktami a katastrofami, które doświadczyliśmy. Szuka sposobu na nasze zbawienie. Musimy zabrać te artefakty i przewieźć bezpiecznie do klasztoru. Inkwizytor musi być w stanie kontynuować swoją pracę. Co z tymi bandytami, o których wspomniałeś? Zanim przybyła Inkwizycja, w tym mieście spore wpływy miał Don Esteban. Ale gdy my się zjawiliśmy, wycofał się. Teraz ten król bandytów ukrywa się gdzieś poza murami miasta. Bez niego jego ludzie są zdezorganizowani. Jest ich niewielu, nie mają wielu wpływów, ale są uciążliwi. Jeśli mamy zapobiec ich wzmocnieniu, musimy być czujni. Jaką przyszłość widzisz dla miasta? A jaka jest przyszłość tej wyspy? Takie jeszcze są w rękach Inkwizytora. Jeśli o nas chodzi, musimy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i uchodźcom. Sprawić, że będą wolni od zagrożeń, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Gdy to zrobimy, musimy jakoś nakarmić tych ludzi. Znaleźć sposób na przetrwanie, póki nie skontaktujemy się z kontynentem. Czego chcesz? Co z twoim kosturem? Jestem trenerem. Uczy walki kosturem. Nie ma tu na to wielkiego popytu. Co to znaczy? Tutejsi ludzie są wyszkoleni i muszą spędzać czas na utrzymywaniu pokoju. Co z tobą? Chcesz się podszkolić? Chcę się na...